Pokażę Wam, jak zrobić ciasto kruche. Ciasto kruche jest takim ciastem uniwersalnym, które używamy i do szarlotki, i możemy zrobić ciasteczka, czy rogaliki. Więc przystępujemy do roboty. Potrzebujemy mąkę, śmietany, masło, proszek, olej kokosowy lub smalec, jak ktoś nie ma. Taką jedną dużą łyżkę wystarczy. I ze dwie łyżki. Gdyby się okazało, że jeszcze zajdzie potrzeba, to możemy jeszcze troszkę później dodać. I dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Możemy wyrabiać w misce lub na stolnicy, jak komu wygodnie. Każda mąka może mieć różną wilgotność, więc może być tak, że trzeba będzie jeszcze dodać dodatkową łyżkę śmietany, ale czasami może się okazać, że ona jest zbędna. Akurat dziś ja już nie potrzebuję, bo fajnie ciasto się wyrobiło i jest bardzo elastyczne. Jest bardzo fajne, gładkie, dobrze wyrobione. I takie ciasto, w zależności co będziemy robić, jeżeli planujemy robić szarlotkę, to podzielić tak mniej więcej, że 2/3 ciasta zostawić do wylepienia brytwanki, a 1/3 ciasta zamrozić i zetrzeć później na tarce. Ulepić sobie z tego dwie kuleczki, wsadzić do woreczków foliowych. Większą część włożyć do lodówki, a mniejszą część do zamrażarki. Jeżeli planujemy z takiego ciasta robić tylko kruche ciasteczka lub rogaliki, to wystarczy zrobić jedną kulkę i włożyć do lodówki. Schłodzić godzinę lub nawet może zostać sobie na całą noc i następnego dnia przystąpić do robienia rogalików czy ciasteczek. Możemy też sobie wcześniej zrobić takie ciasto na szarlotkę, bo przez noc akurat nam się ta mniejsza część zamrozi, którą po wyjęciu fajnie da się zetrzeć na tarce. Jeśli Wam się mój przepis spodobał, to zapraszam do subskrypcji i dajcie łapkę w górę. A po zrobieniu ciasta podzielcie się w komentarzu, jak Wam wyszło i czy smakowało.